Halo. Pablo pyta, co oznacza rum na końcu zdania. No, Pablo, nie podałeś żadnego konkretnego przykładu, dlatego no, coś tu wymyślę. Rum, ogólnie rzecz biorąc, pochodzi od takiego słówka herum, czyli wokół. Czyli to rum może odnosić się właśnie do takiego skojarzenia czymś wokół, na przykład ich stehe nur so rum, czyli tak se tu tylko stoję, można by powiedzieć, czyli kręcę się tutaj tak wokół. Ich stehe hier nur so rum, czyli a tak se tylko stoję. Czyli to byłoby właściwie przedrostkiem czasownika herumstehen, czyli tak sobie właśnie stać, kręcić się. Czyli ich stehe hier nur so rum, czyli tak se tu tylko stoję, można by powiedzieć. Na przykład może też być das Buch steht verkehrt rum, czyli to oznaczałoby, że książka stoi do góry nogami. Czyli verkehrt rumstehen, czyli herumstehen, to oznaczałoby właśnie, że coś stoi na odwrót, powiedzmy. Na przykład stell das andersrum, czyli przestaw to, odwróć to, postaw to inaczej, stell das andersrum, czyli postaw to z drugiej strony na przykład. Więc to rum może oznaczać właśnie coś, że wokół się coś dzieje. No, chyba wyjaśniłem sporą część tej niewiadomej. Mam nadzieję, że teraz już wszystko jasne. Jeśli dalej nie wiecie, o co chodzi z tym rum na końcu, to napiszcie w komentarzu jakieś inne przykłady. Postaram się je przetłumaczyć, wytłumaczyć. Zobaczymy. Danke schön. Das ist alles für heute. Tschüss. Macht's gut.